Może zmienił swój los, gdyby kraniec modlił się, gdyż Bogiem był, co serce zna. I mocą swą, gdy zwalasz dzieci z tym. Sam baranka dojrzby, nie zginął Abrahama syn, gdyż potężną ręką swą, może zmienił w sobie los. Kraniec modlił się, gdyż Bogiem był, co serce zna. I mocą swą wyzwalasz dzieci swe. El Shaddai, El Shaddai, El El Yonadonai. Kiedy płynął duszę sam, imienia mocą wieczny twarz. El Shaddai, El Shaddai, Wszechmogący Jahwe nasz, wywyższamy imię Twe, El Shaddai. Przyjaciele, nazywam się Adam Acero. Chciałam Wam krótko powiedzieć, dlaczego tutaj jesteśmy dzisiaj przed Wami, z jakich powodów. Ja byłam młodą dziewczyną, miałam nie do końca 16 lat. Związałam się z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. Podjęłam na tamten czas niewłaściwą decyzję mojego życia. Żyłam z nim wiele lat, doświadczając złych rzeczy, doświadczając ran i upokorzenia. Ale tak naprawdę miałam to wszystko, na to się zdecydowałam, czyli to, co zasiałam, to i zebrałam w moim życiu. I w 2001 roku ten człowiek został aresztowany do więzienia. I po 3 miesiącach odsiadki napisał do mnie list, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył grzechy i że prosi mnie o przebaczenie. I była to dla mnie strasznie dziwna informacja. Nie bardzo wiedziałam, kim jest Jezus i czy naprawdę można poznać Jezusa i zmienić swoje życie. Ale po tym krótkim wyroku wrócił do domu i ja zobaczyłam zupełnie innego człowieka. Nie człowieka odmienionego w jakimś stopniu. Ja zobaczyłam zmienione życie o 180 stopni. Ja zobaczyłam człowieka, który tak jak mówi, tak żyje. Opowiadał wszystkim, że spotkał Jezusa i w taki też sposób wyszedł z zorganizowanej grupy przestępczej. Kiedy przyjeżdżali do niego jego współpracownicy, mówił do nich, że poznał Jezusa i że nigdy nic z nimi już nic wspólnego. I ja przyglądałam się jego życiu. I było to dla mnie trudne. I on mówił do mnie, że każdy na tej ziemi musi pojednać się z Bogiem, również i ja. Mówił do mnie, że Bóg przede wszystkim jest żywym Bogiem. On nie jest martwy, on nie wisi na krzyżu, on jest żywy. I ja nie bardzo wiedziałam, gdzie mam tą informację schować w swoim życiu. Byłam zdziwiona, tak jak nie wy wielokrotnie, kiedy spotykacie się ze słowami Ewangelii. I mówił do mnie, Agata, ty musisz się narodzić na nowo. Jeśli tutaj na tej ziemi nie narodzisz się na nowo i oddasz Jezusowi swojego życia, to pójdziesz do piekła. I ja mówiłam do niego, wiesz, zwariowałeś. Taka osoba jak ty, czyli zły człowiek, w moim mniemaniu, ten, który zamordował człowieka, ten, który robił złe rzeczy, ten, który niszczył ludzi, ten, który namawiał młodocianych, aby brali narkotyki, ten, który dealował, ten, który miał negatywny i zły wpływ na innych ludzi, tak, musi się nawrócić, ale taka osoba jak ja, z czego ma się nawrócić i dlaczego ma oddać Jezusowi swoje życie? Wiecie, ja byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem.
Mi się wydawało, że ja i Jezus jesteśmy bardzo do siebie podobni. Znałam tą historię, że Jezusa zabili. A mnie też chciano zabić, ponieważ ten człowiek, z którym żyłam, przystawił mi kiedyś pistolet do głowy i chciał mnie zastrzelić. I dla mnie ta informacja, że ja, wedle mojego rozumienia, ten sprawiedliwy człowiek musi się narodzić na nowo, była strasznie dziwna. I wiecie, w 2004 roku do mojego domu przyjechała policja. I ja zostałam aresztowana. Zostałam aresztowana ja, facet, z którym żyłam. I groziło mi lata od siatki. Kiedy jechałem z Kuda kajdanami w radiowozie policyjnym, to wewnątrz siebie zawołałam do tego Boga, o którym mi mówił ten człowiek, z którym żyłam. I powiedziałam tak: Boże, jeśli naprawdę jesteś żywy, jeśli naprawdę żyjesz, to nie pozwól, abym poszła siedzieć do więzienia. W domu został mój 4-letni syn i bardzo się bałam. Nie wiem, jakiego lęku doświadczyłeś w swoim życiu. Bałam się wtedy o siebie i bałam się o moje dziecko. I coś ci chcę powiedzieć. Kiedy stanęłam z Kuta w kajdankach przed prokuratorem, bo on do mnie powiedział, że stosuje wobec mnie środek zapobiegawczy. Są dwa środki zapobiegawcze. Areszt tymczasowy lub dozór policyjny. I ja dostałam dozór policyjny. Musiałam dwa razy w tygodniu podpisywać się w mieście, w którym mieszkałam. Na znak tego, że nie opuszczam kraju. Ale ja nie oddałam Jezusowi swojego życia, bo nie miałam dalej takiej potrzeby. Ale miałam w domu Biblię. I zaczęłam czytać tą Biblię i mówiłam do Boga: człowiek, który mi głosił Ewangelię, przepraszam Cię za swoje grzechy, a ja absolutnie nie czuję się grzesznym człowiekiem. Czuję się dobra, czuję się sprawiedliwa. I zaczęłam badać sprawy Jezusa. I do tego Ci dzisiaj zachęcam, abyś zbadał sprawę Jezusa i stworzył. I otworzyłam Biblię i przeczytałam w Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa, a Bóg, przyjaciele, podniósł wszystko do rangi serca. I ja sama we własnym pokoju zrozumiałam, że ja na pułapie mojego serca, wiesz, nikt Ci nie widzi, ale Ty wiesz, jaki jesteś. Wiesz, jak myślisz. Wiesz, co byś zrobił wielokrotnie, gdybyś miał więcej odwagi. I ja na pułapie swojego serca zrozumiałam, że popełniłam wszystkie możliwe grzechy. W swoim sercu spałam z co drugim mężczyzną, którego spotkałam na ulicy. W swoim sercu zabijałam ludzi w swoim sercu, ale miałam za mało odwagi, żeby pewne rzeczy robić fizycznie. I ja we własnym pokoju zapragnęłam tego Jezusa. Powiedziałam: przyjmuję Ciebie do mojego życia jako Pana i Zbawiciela. Obmyj mnie swoją świętą krwią we własnym pokoju, sama, bez udziału innych ludzi. Spotkałam się z Bogiem, oddałam Mu swoje życie. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że ten Jezus, którego ja przyjęłam do mojego życia, wypełnił moje życie nadnaturalną mocą, nadnaturalną siłą, nadnaturalną odwagą i nadnaturalnymi zdolnościami. I ten człowiek, przez którego prawie trafiłam do więzienia, jest dzisiaj moim mężem. Przebaczyłam mu wszystko, co mu uczynił. Kochałam zawsze tego człowieka. Kiedy zapytałam Boga, jak mam mu przebaczyć, a Bóg do mnie powiedział: to proste, przebacz jemu tak,
jak ja przebaczyłem Tobie, a ja przebaczyłem Tobie Twoje grzechy w sposób taki, że nigdy ich nie wspominam. Ktokolwiek je wspomina i ktokolwiek je przypomina, to nie jestem ja. I chcę Ci powiedzieć, że od tego czasu minęło już 18 lat. Jestem dzisiaj nowym człowiekiem. Chcę Ci zaświadczyć, że Jezus Chrystus, ten, o którym wszyscy słyszeliśmy, On żyje. Jezus żyje. I przyszedł do tych, co się źle mają. I ja 18 lat temu miałam się bardzo źle, ale ja sama musiałam się do tego przyznać. Wyjrzałam w siebie, jak ten syn marnotrawny, o którym wielokrotnie słyszymy w kościele. Syn marnotrawny wejrzał w siebie, powiedział: Boże, to ja zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko Ojcu i przeciwko Niebu. Zmienił się nade mnie. Zbadałam osobiście sprawy Jezusa. Chcę Ci zaświadczyć, że On żyje. On dzisiaj żyje, On uzdrawia, On uwalnia i On jest wciąż takim samym Bogiem. On się w ogóle nie zmienił. I z wdzięczności i miłości tego Boga jestem tutaj dzisiaj dla Was. Chcemy tutaj pobyć jakiś czas i troszkę przybliżyć Wam sprawę Jezusa, śpiewając o Nim i dla Niego. Sam baranka dałeś mi, nie zginął Abrahama syn. Tyś potężną ręką swą może zmienił w suchy ląd. Gdy wygnaniec modlił się, tyś Bogiem był, co serce zna. Ty mocą swą wyzwalasz dzieci swe. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Wieki płyną, Tyś ten sam, imienia mocą wieczne twarz. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Wieki płyną, Tyś ten sam, imienia mocą wiecznie twarz. Wiele lat mówiono nam, że czas Mesjasza bliski jest, lecz nikt pojąć nie mógł, że w mizernym kształcie zjawisz się. W słowie Twym zawarty plan niewielu wciąż zrozumieć chce. Posłuszny słowo Twym, Bogiem Ciebie. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zamanifestować wolę Ojca. Przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie mówi Ci, że będziesz miał poprawę swojego życia, ale przede wszystkim będziesz miał pokój z Bogiem. Ja nie miałam kiedyś pokoju z Bogiem. Byłam przed przyjęciem Jezusa w stanie wolnym z Bogiem. Ale kiedy przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, doświadczyłam nadnaturalnego pokoju w moim życiu. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Ogłaszamy, że Ty jesteś jedynym Panem, jesteś jedynym Królem i że nie ma innego obok Ciebie. My wywyższamy Ciebie ponad każdy problem, ponad każdą sytuację. Ojcze, ja modlę się, abyś w nadnaturalny sposób objawił się dzisiaj ludziom. Nie dzięki naszej mocy, ale dzięki Twojej sile, dzięki Twojemu Duchowi Świętemu. Ja modlę się. Ja w imieniu Jezusa związuję wszelki chaos, wszelki zamęt. Dziękuję Tobie, że Ty jesteś Bogiem i że Ty głęboko sięgasz dzisiaj do serc ludzi. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Elyon Adonai, wieki płyną, Tyś ten sam, imienia mocą wiecznie Twe. El
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, wieki płyną, iż ten sam, iż ten sam. Sam Baran gadałeś, by nie zginął Abrahama syn, iż potężną ręką swą może zmienił uchylą, gdy wygnaniec modlił się, tyś Bogiem był, co serce zna, i mocą swą wyzwalasz dzieci swe. Wiele lat mówiono nam, że czas Mesjasza bliski jest, lecz nikt pojąć nie mógł, że w mizernym kształcie zjawi się. W słowie Twym zawarty wciąż, niewielu wciąż zrozumieć chce. Posłuszny słowom Twym, w kruchym ciele zszedł Bóg Syn. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, wieki płyną, iż ten sam, imienia mocą wiecznie trwasz. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, wciąż ten sam, On jest wciąż ten sam. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, wieki płyną, wciąż ten sam, imienia mocą wiecznie trwasz. El Shaddai, El Shaddai, wszechmogący Jahwe nasz, wywyższamy imię Twe, El Shaddai. Przyjaciele, goli przychodzimy na ten świat i goli też z tego świata wchodzimy. Jakkolwiek masz czas, aby się nad tym zastanowić, na tej sprawie. Pochowałam dwoje swoich rodziców. 5 lat temu pochowałam moją mamę i 2 lata temu pochowałam mojego tatę. I obydwoje odeszli z tego życia. Nie zabrali stąd nic. Pamiętam jak dziś, jak zmarła moja mama i ubierałam ją, to zobaczyłam, że nic ze sobą nie zabierze. Była wspaniałą kobietą, kochała siebie i kochała ludzi. Ale kiedy ją ubierałam i dotykałam ze sztywniałego jej ciała, to zobaczyłam, że nic nie może zabrać. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby tutaj na tej ziemi zrobić najważniejszą rzecz w swoim życiu. Pojednać się z Bogiem. To, co nazywamy dzisiaj, kiedyś się skończy. I czy w to wierzysz, czy nie? Jezus powróci na tę ziemię. Powróci po swój Kościół. On nie wróci do budynków ręką zbudowanych, ale wróci po tych, którzy byli na ziemi, zdecydowali, aby oddać im swoje życie. Po tych, którzy zostali obmyci jego świętą krwią, on do nich wróci. Jeśli ktokolwiek z tych słów dotyka ciebie i masz w domu Biblię, a na pewno masz, ponieważ każdy z nas ma w domu Biblię, a jeśli nie masz, to możesz ją skupić. Zacznij ją czytać. I poproś Boga, jak ktokolwiek rozumiesz, powiedz. Siedziała w czwartek na ulicy taka dziewczyna, która opowiadała nam, że Jezus żyje. Nie wierzę jej, ale chciałbym Cię przekonać na własnej skórze, że jesteś żywy, że naprawdę żyjesz. Chciałbym Cię doświadczyć. Przyjdź i objaw mi się. Gwarantuję Ci z tego miejsca, że na 100% Ci się objawi. Może nie w takiej formie, jak Ty sobie wyobrażasz, ale przyjdzie do Ciebie jak Bóg, bo to jest Bóg. Wiele lat mówię.
mówiłeś nam, że czas Mesjasza bliski jest. Lecz mi pojąć nie muszę, widzenie kształcie zjawi się. W słowie Twym zawarty plan, niewielu wciąż zrozumieć chcę. Zróbmy słowo Twym, w kruchy ciele zszedł Bóg z tym. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, jaki płynął myślę sam, wymienia mocą wieczny twarz. El Shaddai, El Shaddai, wszechmogący Jahwe nasz, wywyższamy imię Twe. I wziąłeś na siebie, abyśmy mogli odziedziczyć i mieć udział w Twojej śmierci i w Twoim zmartwychwstaniu. Przyjaciele, jakkolwiek rozumiemy to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, to chcę Ci powiedzieć, że to, z czego możemy korzystać jako ludzie wierzący, ktoś kiedyś za to umarł. Umarł za to Jezus. Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy męczeńską śmiercią. Na krzyżu Golgoty został skatowany. Wytrzymał śmierć krzyżową do końca. Nie zerwał się z krzyża, ale wytrzymał wszelki ból, jakkolwiek go rozumiemy. On go przeżył na swoim ciele. Dlatego jest napisane, że on rozumie nas, bo on pierwszy doświadczył bólu. Bardzo Ci dziękuję, tak
bardzo jestem wdzięczna Ci. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Za Golgotę, za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Za Golgotę, za Golgotę, za Twoją krew. Jezus, Jezus, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę mą, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Halleluja! Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Polski Kościół powstaje, Jezusa wielbić wszystkich sił. I Jego chwałą zabłyśnie, Jego chwałą zabłyśnie. Dla Niego będziesz żyć. Polski Kościół powstaje, Jezusa wielbić wszystkich sił. Jego chwałą zabłyśnie, dla Niego będziesz żyć. Bo tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie z moich win. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie z moich win. To tam na Golgocie, to tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Tam zbawiłeś mnie z moich win. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie z moich win. Dziękuję Ci, dziękuję.
Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żył zawsze. Za Golgotę, za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żył. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Ojcze, my dziękujemy Ci za to miejsce. My zabezpieczamy to miejsce Twoją krwią. My dziękujemy Ci za wszystkich ludzi, którzy słuchają, Ojcze, którzy słyszą, Ojcze. My dziękujemy Tobie, że proste słowa o Tobie, o tym, że żyjesz, o tym, że dalej żyjesz, że nie umarłeś, że nie wisisz na krzyżu, że nie mieszkasz w budynku ręką zbudowaną, ale że możesz przez prosty akt wiary zamieszkać w każdym człowieku. Ja dziękuję Ci za to, że ludzie słyszą te słowa, że będą o nich myśleć. Jezus, uwielbiamy Cię za Golgotę, za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Za Golgotę, za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Przyjaciele, na tym krzyżu Golgoty, na tym krzyżyku, który wielokrotnie nosimy na swoich piersiach, na swojej klatce piersiowej, dokonała się potężna manifestacja życia. Pan Jezus Chrystus umarł, pokonał szatana, pokonał grzech, pokonał śmierć i pokonał wszelką chorobę. Chcę Ci powiedzieć, że miałam raka piersi, ale uwierzyłam w swoim sercu, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Nieważne, jaką diagnozę postawił mi lekarz, ważne jest to, co ja wierzę. Ja uwierzyłam w to, że na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus rozchorował się wszelkim rakiem. I ja powiedziałam: Boże, ja dziękuję Tobie, że Ty się rozchorowałeś moją chorobą. Ja przyjmuję uzdrowienie przez wiarę. I siedzę przed Wami zdrowa, z obydwiema piersiami. Jezus Chrystus żyje. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję.
Kochani, chciałbym ustalić, gdzie było zgłaszane, czy było zgłaszane niedzielę, jakiś dokument potwierdzający zgłoszenie. Spotykamy się w większej grupie ludzi. Nie ma pani w formie papierowej. Ludzi, którzy zostali wywołani z ciemności, którzy poznali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Idźcie sobie pod dom. Jesteśmy wspólnotą, prowadzimy kościół. Jestem pastorem kościoła i wraz z moim mężem prowadzimy kościół. Nazywamy się Kościół Mocy. Co niedzielę o godzinie 10 spotykamy się, aby właśnie w taki sposób uwielbiać Jezusa. Dziękować Mu za to, co przed metrem, nie wiem, czy stoicie przed metrem, czy nie. Na baterii. Nasza lokalizacja to Warszawa, ulica Dzierżoniowska 11. Powtórzę jeszcze raz. Kościół Mocy, Warszawa, ulica Dzierżoniowska 11. Spotykamy się, aby dalej kontynuować dzieje apostolskie, aby dalej w realny i namacalny sposób doświadczać żywego Boga. Pozdrawiamy chorych, wypędzamy demony, czyli złe duchy, które wielokrotnie zamieszkują ciała ludzi i przymuszają ich do różnych rzeczy. Dzisiaj będziemy już kończyć, ale dziękuję Wam serdecznie, że byliście z nami i że nas wysłuchaliście.